Dzień dobry. Wiewiórki Bobry, dzień dobry, dzień dobry. Więc za chwilę jadę na prezentację, którą będę robił daleko, za Warszawą, ale trzeba poćwiczyć, aby mieć lepszy dzień. Wow, dzisiaj w dużym pośpiechu. Dlaczego, opowiem za chwilę, ale dzisiaj w dużym pośpiechu. Ogolony, umyty, lekko pod... Więc lecę w drogę. Żona mi zrobiła pyszne gofry z kawą, więc pożre je w drodze, ponieważ nie mam dzisiaj za bardzo czasu, żeby... Wow, zjeść z rana. Bo lecę robić prezentację daleko, za Warszawę. Za chwilę. I już na miejscu. Część z was, którzy śledzą ten vlog od początku albo oglądali ostatnie pierwsze odcinki, może kojarzyć to miejsce. Tu jest basen, tu jest basen, tu jest bałwan. Więc w tym miejscu byłem w jednym z pierwszych odcinków, gdzie robiłem prezentację, jeszcze gdy pracowałem w Microsoftie. A dzisiaj występuję na konferencji firmy Avnet, gdzie będę opowiadał o chmurze publicznej i będę zmieniał nastawienie osób do chmury publicznej, pokazując fakty, liczby i moje doświadczenia. I jest to o tyle ciekawe i trochę stresujące dla mnie, ponieważ moje wystąpienie tutaj jest dość kosztowne. Gdybym robił to wystąpienie prywatnie, to już w tej chwili osiągnąłbym trzeci poziom na blogu 3poziom.pl. Więc jest ciśnienie, ale trochę się znam na tym, co będę mówił, więc będzie mi troszeczkę łatwiej. I prezentacja zakończona z dużym sukcesem. Trzeba ruszać dalej. Strasznie tu cicho i smogu nie ma. Więc prezentacja udała się bardzo dobrze. Było dużo ciekawych dyskusji, dużo ciekawych wymian zdań. Chyba dużo wartości przekazanej, tak przynajmniej ja uważam. Udało mi się nawiązać relacje z fajnymi ludźmi. Okazuje się oczywiście, że kilka osób ogląda tego vloga, więc pozdrawiam. I parę osób czyta bloga 3poziom.pl, też pozdrawiam. Więc pierwsza część stresująca tego tygodnia zakończona, czyli ta prezentacja, która była dla mnie bardzo ważna, bo ta prezentacja też będzie używana w innych miejscach, a już mam ją przećwiczoną i super wyszło. I teraz jadę do Warszawy z powrotem, aby ćwiczyć warsztaty, które będę robił jutro. Jutro robię całodniowe warsztaty porównujące trzy chmury publiczne, gdzie będzie dużo praktyki, trochę teorii, dużo rozmów, parę ćwiczeń i dużo innych rzeczy. Więc jutro wieczorem będzie można usiąść i zrobić. A na razie dzisiaj nie trzyma. Serducho puka trochę mocniej. W rytmie cza-cza. I już w Warszawie słucham fajnej książki. You are not so smart. Czyli jak naprawdę pracuje nasz umysł. Niesamowita książka. W dużym skrócie opowiada o tym, że czasami nam się wydaje, że coś wiemy, a tak naprawdę nie wiemy. A zazwyczaj nie wiemy, że nie wiemy. Albo nie wiemy, że wiemy. I tak dalej, i tak dalej. Udało mi się też umówić termin następnych negocjacji strony internetowej. Będziemy go mieli telefonicznie w poniedziałek, najbliższy godzin 20. Więc postaram się nagrać przynajmniej kawałek tej rozmowy, żeby pokazać, jak Mirek prowadzi negocjacje. Nie jestem najlepszym negocjatorem, ale się uczę. I takie sytuacje są dobrą rzeczą do nauki. Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Ula, co to za bałagan? To Ula. Ula. Praca w takich warunkach nie jest najlżejsza. Tak więc ja wracam do pracy i trzymaj za mnie proszę kciuki jutro. Jutro będzie ważny dzień. Wrócimy, obiecuję, od
piątku do normalnego rytmu, może nawet od jutra. I jeżeli masz jakiekolwiek pomysły albo dobre, sprawdzone sposoby, jak negocjować, ula. To daj znać, na pewno mi się przyda w poniedziałek, gdy będę przez godzinę próbował zbić cenę 75 tysięcy zł na niższą. Dziękuję Ci za wsparcie. Mam nadzieję, że wczorajsze odpowiedzi się podobały. Do zobaczenia jutro.